Siemaneczko, lecimy z kolejnym odcinkiem. Od razu zaznaczam, pod tym filmikiem, jak będzie 600 lajków, to lecimy z kolejnym odcinkiem. To będzie tajemnica, co to będzie. Może coś na powietrzu to będzie, ale mniejsze. Dzisiaj lecimy z odcinkiem Brzuch. Jak wiecie, do wakacji zostało niedaleko, równy miesiąc, 4 tygodnie bite. I skupiamy się na prostej metodzie i skuteczności, czyli może tak powiedzieć, jedno ćwiczenie, max dwa ćwiczenia. I te ćwiczenie można robić codziennie, systematycznie. Najważniejsze są chęci, bo jak się coś chce, to można wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych. No i około 10-15 minut to Wam starczy i takie coś, co ja Wam pokażę, możecie robić codziennie dla zaawansowanych, zaznaczam dla zaawansowanych, bo wiadomo, początkujący 2-3 razy porobi i on się zniechęci, bo on mocnie ma, nie ma siły. Dlatego dla początkujących raz dziennie takie coś wykonywać, a dla zaawansowanych mogą nawet 2-3-4 razy dziennie robić, bo to nie zajmuje dużo czasu, a to nie jest coś trudnego wstać z łóżka i to zrobić. Dobra, jedziemy z tematem. Pierwsze ćwiczenie, ogólnie to jedyne ćwiczenie, tak naprawdę. Drugie to będzie już dla Was do urozmaicenia. Tak, jak wiecie, brzuch nie działa na takiej zasadzie jak ręka, plecy, klata. I na przykład na łapy nie możesz każdej serii do upadku mięśniowego, bo z każdą inną serią to jednak będziesz mega te siły tracił, ale brzuch jest specyficzny. I tu nie skupiamy się na powtórzeniach, na ciężarze się nie skupiamy, tylko skupiamy się na paleniu. Czyli co? Też byłem na początku, jak zacząłem swoją karierę ze siłownią, to też. Alach, takie, sraki i owakie, różne ćwiczenia z ciężarem, 8-10 powtórzeń, wiecie, a brzuch się nie zmieniał. Ale logicznie na temat podszedłem do tego i mówię, kurczę, a tak jakby jedno ćwiczenie i je katować, i katować jej do spalania, do pieczenia. To wtedy po 2-3 tygodniach widziałem efekty. Ale już Wam pokazuję. Każda seria musi opierać się na tym, że nie skupiacie się na liczbie powtórzeń. Nie liczycie. Nawet pod nosem sobie nie mówicie, że raz, dwa, trzy. Nie. Robicie. I jak piecze, to z 2-3 powtórzenia jeszcze na tym pieczeniu. I teraz Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. To jakby super seria. I to ma być skuteczne. Sam wiem po sobie, że jeśli miałbym wybrać wszystkie, ze wszystkich ćwiczeń na brzuch, to wybieram. Żadne inne mnie nie interesuje. I nauczcie się tego. Chcecie mieć szybkie efekty brzucha? To się posłuchajcie i róbcie sposoby, które powodują szybsze efekty. Bo zobaczcie. To, co ja teraz Wam pokażę, może będzie dla Was bardzo męczące, ale to naprawdę efekty przynosi. I w 4 tygodnie naprawdę możecie zauważyć mega rezultaty. Więc przechodzimy do ćwiczenia. Brzuszki. Ale nie tak jak ludzie na siłowni robią. Już jest dużo opinii o tym, że jednak brzuszki takie mało efektu przynoszą. Ale my się skupiamy na bardzo szybkim efekcie. Czyli tak jak powiedziałem, nie liczymy powtórzeń. Nogi normalnie na ziemi, ręce za głowę, ewentualnie przed siebie. Pokażę za głowę i przed siebie. I tak, napinamy brzuch i na tym napiętym brzuchu robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie liczymy powtórzeń. I na przykład dajmy na to, zrobiliśmy już 30 na przykład, nie? I pali. To zatrzymujemy się na tym paleniu, kurwa pali, ale dajemy nogi do góry i z 15-20 sekund. Raz, dwa, trzy,
5, 6. I wiecie, tak 20 sekund. O, i luzujecie. Luzujecie, luzujecie. Nie wstajemy. O. Nie wstajemy, nie wstajemy. I znowu. As. Nie odrywamy tego. Nie róbcie tego błędu, że robicie i że się podnosicie. Nie. My skupiamy się typowo tylko na brzuchu. Tylko i wyłącznie. I spięcia, spięcia, spięcia. I znowu jak będzie palenie, zatrzymujemy się, nogi do góry, ręce przed siebie. I pali, 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 pali. I takich serii minimum 3. Minimum 3. I to już zależy od kwestii zaawansowania od Was. Możecie zrobić 4, 5, ale mniej więcej, żeby ten trening trwał około 10 minut. I takie pieczenie, max ilość powtórzeń, to wtedy fajnie brzuch kształtuje i umacnia. I po takich seriach, tych 3-4, przechodzicie do deski. Przechodzicie do deski i minuta, półtorej minuty, 3 serie wystarczą. Czyli co? Na łokciach, nogi prosto, ale nauczcie się tego. Też widziałem parę osób, zrobiło tak, tak po prostu. Nie, brzuch napinamy, nawet kocik grzbiet i cały czas napięty brzuchu. Minuta, półtorej minuty. I tak stoimy. I tak 3-4 serie takiego czegoś. I macie brzuch zrobiony. I to można powiedzieć dwa ćwiczenia. Prosta metoda. Skuteczna do pieczenia. I sam to robię. I próbujcie przede wszystkim w tym ćwiczeniu, co jest najważniejsze. Systematyka, dyscyplina i powtarzalność. Chcesz zauważyć efekty, powtarzaj to. Powtarzaj. 4 tygodnie ci nie zbawi. 4 tygodnie ci nie zbawi. A sam możesz wystawić opinię po 4 tygodniach. Ja nie mówię, nie robię siebie tutaj nie wiadomo kogo, że ja cię zmuszam. Spróbuj, 4 tygodnie. Wróć tu za 4 tygodnie, zostaw komentarz i powiedz: ej, młody ninja, robiłem twoim sposobem, to jest gówno. Wiesz, jak napiszesz to szczerze, okej, okay, przyjmuję to do siebie, jednak coś jest nie tak. Ale po 4 tygodniach wróci z efektami, też to napisz. Każde słowo wasze do mnie trafia i chcę dla was jak najlepiej. A chcę dla was jak najlepiej, to chcę was uświadomić, żebyście nie tracili zbędnego czasu na milion ćwiczeń, tylko łapali się prostych, skutecznych metod i to powielali systematycznie z dnia na dzień i zobaczycie efekty. Bo popatrz, możesz ćwiczyć miesiąc. Miesiąc. A druga osoba może też ćwiczyć miesiąc. Ale ty podejdziesz do tematu skutecznie i mądrze, to w miesiąc czasu jesteś w stanie wykrzeszać z siebie więcej. A ten w miesiąc czasu on będzie błądził. On będzie robił milion ćwiczeń. On będzie różnego rodzaju robił ćwiczenia. I on tak naprawdę nie będzie wiedział, za co się złapać. I on tak raz robi sobie te ćwiczenie, raz te. 4 tygodnie miną, miesiąc czasu minie. Ten już jakąś sylwetkę poprawił, coś zbudował, a ten, można powiedzieć, stoi w miejscu. I taka osoba na przykład przychodzi na YouTube'a i mówi: ja ćwiczę miesiąc czasu i nic nie widziałem. Ale osoby systematycznie, dyscyplina, systematyka, powtarzalność, proste metody powiedzą: wiesz, ale ja ćwiczyłem miesiąc czasu i przykładałem się do tego i zrobiłem jakieś tam efekty. A ta osoba: co? Bo pewnie masz genetykę. No i się kłóć z taką osobą. Nie, tu chodzi o powtarzalność, systematyka i w dzień wałkowanie tego samego. I zobaczycie, że takie metody przynoszą największe rezultaty. Nie rozwijam się więcej. I chciałbym zaznaczyć, kto się zna na YouTube AdSense, czy mógłby się do mnie odezwać na Instagramie MłodyNinja24, bo mam naprawdę poważny problem. I po tym filmikiem będzie 600 lajków. Jedziemy z kolejnym filmikiem, może to na powietrzu,
zobaczymy 600 lajków pod tym filmikiem. I pytanie też do Was, czy chcielibyście, żebym zaczął vlogi nagrywać? Co robię, czy jestem na jakimś wyjeździe, jak jem, jak to wygląda cały mój dzień, jak na siłowni to wygląda, ogólnie vlogi. Jeśli chcielibyście, dajcie znać w komentarzu, no bo nie wiem, czy chcielibyście takiego szarego chłopaka z biednego domu oglądać, nie wiem. Czy tylko chcecie wiedzę dostać i uciec, nie wiem. Ja chcę być z Wami, chcę, żeby było dla Was jak najlepiej. Dajcie znać w komentarzu i pamiętajcie, powtarzajcie systematycznie dzień w dzień i dla zaawansowanych mogą to nawet robić 2 razy dziennie, nawet 3, bo to nie jest jakaś filozofia i trudne, że nie możesz stać z łóżka i nie możesz poświęcić 10 minut na to, bo jeśli masz zdrowe ręce, możesz wszystko. Pozdrawiam i widzimy się w następnym odcinku, jak pod tym odcinkiem będzie 600 lajków. Pozdrawiam.